Siemanko wszystkim, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Drako i witam was u Maxa. U Maxa na drugim świecie. Niechcąc jakoś tak mi się włączył od razu ten świat, to sobie postanowiłem, że nie będę tego wyłączał. Ale tam nieważne. Dzisiaj postanowiłem, przejdziemy sobie dwa światy. O, fajna taka, wiecie, rozrywkowa melodia się włączyła. No właśnie, dzisiaj przejdziemy sobie dwa światy na drugim świecie. Bez sensu. Może inaczej, dwa poziomy na drugim świecie. O, tak mądrzej to trochę nawet brzmi. I zobaczymy, co tu dalej z tego pójdzie. No oj, dobrze. Okej. Okay. O, nasza tratwa dopłynęła szczęśliwie, cała szczęśliwa. To chyba w takiej kolejności chciałem powiedzieć. Oj, nie trafiłem w tego naszego... Jeju, zostaw to. Dobra. On założy sobie czapkę. To ja wezmę sobie więcej... tuszu. Żal. Nie trafiłem, no. No, jak tak można? Panicznie boję się mańków. Jest. I dwa mańki zabite. Dobra, najpierw lecimy po te punkty tam na górę. No dawaj chłopcze, kangur się wspinasz. Jak jaś ten, jakoś nazwał, ten mój chłopiec z Limbo. On też tak śmiesznie tak chodził. Ta gra była bardzo fajna, ale tam nie dojdę chyba. O, a jednak się uda. Ale co, w ogóle tak na mnie coś tam czeka ciekawego? Jej, Max. Ty krzywy chłopcze. Zmienię ci imię. Tu już powinieneś sobie poradzić, no nie przesadzaj, że jest tak aż źle. O, tam coś jest też, ma dole chyba. I dobra, mamy dwa punkty. UPIA. Dobra, schodzimy po tych twoich mostkach. I kupa. Dobra, po tamtego się będę wracał, bo to nie ma sensu przecież. Hop. Dobrze, dziękuję. Ej! Ej. No jak ja cię zaraz trzasnę, to się nauczysz, albo inaczej, oduczysz się tych manewrów. Jak to można się tak ześlizgnąć bezpańsko do wody? Nie rozumiem go. Aha, i chcę ci powiedzieć, że muszę znowu... Joj. To na górę lecieć. Dobra, teraz spróbuję zrobić sobie takie fajniejsze schody. O, tak, to są fajniejsze schody. Wspinaj się, bo ja nie chcę, żeby ten odcinek trwał 2 lata. A ten level już trwa pewnie. Jakieś... nie wiem, na 3 minuty. Czekajcie, ten jak sobie skoczę. O, tak dobrze. Wow! Ej, nie strasz mnie tak. O, ale w sumie może dobrze, że skusiliśmy wtedy uwagę, bo tu jest bardzo niebezpiecznie. Więc może uda nam się zdobyć jednak ci wszystkie znowu punkty. Tych czarnych wiecie, że nie zbieram, bo one są przykre. I Draco ma zawsze z nimi problemy. Nie tylko tyle Draco, co i Maxiu też. O, ognicho. Tego jeszcze nie było tutaj. Ok. Skoczysz? No, drabina. I ok. Tam coś widziałem, ale to chyba było... Nie wiem zresztą, co to było. Jej, on jest taki śmieszny. Nigdy go nie lubiłem. Nie, to było bez sensu. Mapa skarbów? Tuż też się przydam, czemu by nie? Nie, trzeba zrobić ci drabinkę taką, o taką. Hop, już, już. Proszę nie przypaść. Off. Dobrze. Wiecie co? To mi przypomina normalnie jakiegoś słonia, albo... Wow. Albo jakieś takie inne zwierzę. Ale coś w ten deseń. Ok. Oj, oj. Oj, nie zdobyliśmy tego punktu! Czy wy widzieliście to samo, co ja? Aż oczy mi się same zamknęły. Wow, nie, to było naprawdę niesamowite. Nie. To czy to będzie mniejsze? Oj, uwaga. Trzeba obrysować. Nie no. Tak najmniej jak się... O, takie coś. Tylko proszę, skakaj, żeby nas już nic tam...
Ok, dobrze idzie. No i co tu musi? Dobra, przynajmniej mamy czarnego punkta. Gdzie teraz? Bo ja nie mam tuszu. Nie, no musiałem tak zrobić, bo... Ej, teraz nie będę miał tuszu, tak? Dobra, jestem tuż. Czekajcie. Trzeba wrócić. A jakby zrobić sobie coś takiego... Dobra, to pojedzie. Uwaga, ucieka nam normalnie. Dobra. Czyli te moje kółeczka w sumie są bezsensowne. Oj. Nie! Max, ty krzywy chłopcze. Czekajcie, teraz tu będzie naprawdę... to trzeba tak zrobić. Żeby go uratować, bo nie chcę w sumie spaść. Dobra. Proszę, żeby się nam to udało. Uff. Dobra, teraz trzeba przemyśleć. Hop. Uff, jesteśmy normalnie niesamowitą ekipą razem z naszym chłopcem Maxem. O, wulkan. Że to... Ej! Gdzie jest mój tusz? Gdzie jest mój tusz? Ja sobie tylko żartowałem. Chyba trzeba się zabić. To było naprawdę bardzo bez sensu. O, dzięki. O, to jest jakaś trampolina. W sumie nie mam pojęcia, jak dostać się do tych punktów tam na dole. Takie trochę krzywe. O. Dobra, dzięki. Tu trzeba dodać sobie mostek. O, tak ślicznie. O. Tak, ten dobrze idę. Muszę dobrze iść. To najpierw tu idziemy. Teraz tu. W sumie tam chyba nawet nie ma sensu iść. Poczekajcie. Nie bucha? Powiedzmy, że nie. Dobra, co my tu mamy? O, mamy jakiegoś dziwnego... Oj. Pustaka. Ok. Ślicznie. Tak beautiful nam to przyszło. Tam jest jakiś wielorybek, przynajmniej go widzę. I dobra. Kładeczka. Do wielorybka. Oj. A, myślę, że to ślizg jesteś. Latająca dratewka. Fiu. Prawie nam wyszło. O. Dobra. Czyli już zakończenie. Tak, dlatego właśnie postanowiłem, że ci nagramy dwie mapki. Pomimo tego, że ta chyba jest dłuższa niż cały poprzedni odcinek, tak mi się wydaje przynajmniej. Tak czy nie? Nieważne. Czekajcie, muszę sprawdzić, dokąd mogę tu wchodzić sobie tak bezpiecznie. Nie tak. Nie tak, troszkę wyżej. Okej, okay, dziękuję wam, chciałem aż sobie brawo przebić. Ile minut nagrywaliśmy? Wow, 8,5. Kontynuuję. I wchodzimy teraz do niebezpiecznego drugiego światu. To znaczy poziomu. Hop, delikatnie. Tadam. Trzeba cię zabić. Jak? Jak się pytam jeszcze raz? No nieważne. Zdejmuj tą czapę. No dobra, chcesz żyć, trudno. Nie będę ci przeszkadzał już. To lecimy sobie. O. Dalej. Ale odzyskam ten tusz, tak? Wow. Ej. To było dziwne. On sobie nie chciał lecieć z tego. On. Tusz poprosiłbym. Tusz? Nic? To nie. Najpierw zwiedzamy tu. Dobra, wskakuj tu. Teraz strzel jakoś. Wow, nie, dobra. Tu też jest ten gnój mały. Tam są punkty. Ej, znowu jesteś ty. Dobra. Ale duże. Ok, czy to coś nam pomoże? Tam w ogóle chyba punktów parę straciłem.
Ale nie chcę się wracać za bardzo. Tak, tam u góry coś jest ciekawego. O, a tam jest w ogóle zawsze jakaś brzydka syrena. Wow, Max! Jej. Straciłem punkt. On odpływa! Albo to ja odpływam. Prędzej to drugie. Co? Tak, ja wiem. O, deska. Ała, zęby chcesz mi wybić. Nie, nieważne. Nie potrzebuję aż takich punktów. Nie, no bo wiecie, ja tu mam częste problemy, tam jest fajny statek, tam... Oj, ze zdobywaniem tych punktów i dlatego nie będę ich chciał zebrać. No. Ale że ta tartwa się nie zatopi. Maksiu, ile ty ważysz? Tak jakbyś miał, nie wiem, w główkę się uderzyć. Okej. Rozumiem, że tutaj chcesz wejść. Jakaś klatka dziwna. O, leci tu. Myślałem, że za bardzo takie to wybojowe było. No, teraz baloniki do góry. O, fajne to jest. Au. Dobra, o, znowu syrena. Jesteśmy czyli na drugim, oj, statku. Znowu to coś dziwnego. A nie, to poczekajcie, odtąd dotąd. Hops, hops, hops. Lecę jak szalony. O. Co ty? A, ten co beczkami chce wędrować. To, Boże, beczkami. Ała, uderzyłeś mi główkę. No, idź tak troszkę. No, przez beczki oczywiście wiecie, że rozumiałem skrzynki, tylko jak zwykle musiałem tutaj swoim swoimi pomysłami zabłysnąć. Okej, będzie coś takiego. Nie trzęść się tak jak mały piesek, ten, jak się nazywam te małe pieski? Nie pamiętam już. Tak na tą chwilę nie pamiętam, trudno. Okmy. Tutaj za to dostaniemy czarny punkt, a że ja tam, wiecie, tych czarnych punktów, co ty? No weź mnie wypuść. A, tu skrzynka była chyba, no właśnie. Zębów sobie nie wybij. Teraz z niej nie wyjdę. Ładny lol. O, ja lubię to. Kabum. Tu strzelna z drugi typek. O, skubany, prawie nam się udało. Ała, dostałem ze skrzynki. Wiem, że trzeba iść teraz tutaj tak. Oj, oj. I czy teraz uda mi się taki bezpieczny powrót zrobić? No widzicie, a denerwowaliście się, że ja się denerwowałem bardziej, że nie zbiorę chociaż jednego tego punktu. Oj, oj. Za małe. Dziękuję! Tak. I ile to trwało? 4,5 minuty, w sumie myślałem, że troszkę dłużej. Więc dobra, niech sobie te baloniki ładnie, pięknie lecą. Nie wiem dlaczego zawsze dostajemy te złota. Przecież nie mam ani punktów, ani punktów. Bez sensu. Ja wam teraz dziękuję. Trzymajcie się, do zobaczenia i cześć.